Cześć, witajcie na moim kanale. Zbliża się Tłusty Czwartek, więc pomyślałam, że na moim kanale nie może zabraknąć zdobienia o takiej tematyce. Przygotowałam dla Was dwie propozycje z donatami. Obie propozycje są matowe. Napiszcie w komentarzu koniecznie, co sądzicie o tych zdobieniach i jakie zdobienia chcielibyście zobaczyć w kolejnych filmach, ponieważ aktualnie brakuje mi weny i pomysłów na moje filmy, więc piszcie koniecznie w komentarzu. A jak film Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę. Oczywiście Was zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Za każdą subskrypcję będę bardzo wdzięczna. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonać takie zdobienia, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Jako pierwsze zdobienie będą to trzy donaty. Jak możecie zauważyć, najpierw szkicuję sobie ołówkiem kształt donatów i wielkość donatów, a jest mi to potrzebne tylko po to, aby sobie ułatwić pracę, no i żeby nasze zdobienie było symetryczne, żeby jeden donat od drugiego się nie różnił wielkością. Maluję donaty po kolei, zaczynając od tego na dole. Jak już go namaluję, to go utwardzam w lampie, później zajmuję się drugim donatem, jak go już namaluję, to go również utwardzam w lampie, no i trzeci donat, jak już namaluję, też go utwardzam w lampie. Nie robię wszystkich po kolei, dlatego że lakiery mogłyby mi się zmieszać, a jak nam coś wyjdzie na wzorniku, to już lepiej włożyć do lampy i to utrwalić, niż mamy czekać, aż nam się coś popsuje, nie daj Bóg coś dotkniemy. Pamiętajcie, że zawsze jak już coś Wam wychodzi na wzornikach, to starajcie się to utwardzać. Część zdobienia już jest zachowana. Jeżeli popełnicie gdzieś jakiś błąd, to będziecie mogli sobie w dalszej części pracy ten błąd zetrzeć, nie niszcząc pracy wcześniejszej. Więc pamiętajcie, jak tylko Wam coś się uda na wzorniku namalować, to szybko to utwardzacie i przechodzicie dalej do pracy. A w przypadku donatów jest tutaj bardzo dużo elementów. Jest to dosyć pracochłonne zdobienie, więc warto co jakiś czas sobie je utwardzać w lampie. Może trwa to trochę dłużej, ale ja chociaż czuję się bezpiecznie, że sobie nie zepsuję mojego zdobienia i nie będę musiała go zaczynać od nowa. Kolejny krok jest to obrysowanie wszystkich donatów czarnym lakierem hybrydowym. Pamiętajcie, że wszystkie produkty, jakie używam w tym filmie, wypiszę Wam w opisie pod filmem. Jeżeli nie znajdę link, to chociaż napiszę Wam, co to jest za firma i jaki jest to kolor bądź numer. Następnie maluję czarnym lakierem właśnie takie przeurocze buźki tych donatów. Jak już wszystko mam obrysowane, wkładam do lampy i utwardzam. No i następny krok jest to namalowanie posypki na donatach. Po prostu robię takie mikrokreseczki na polewie. Teraz mieszam top z czarnym lakierem hybrydowym. Robię taki transparentny czarny kolor, a to dlatego, że chcę teraz nadać naszym donatom trochę cieni, żeby stały się bardziej trójwymiarowe, bardziej takie rzeczywiste, tak jakby one leżały na tym wzorniku, a nie były tylko namalowane i takie płaskie. Zobaczycie, jak automatycznie zmienia się całe zdobienie w takie bardziej realne.
A ostatnim krokiem jest to malowanie bardzo cieniutkim pędzelkiem i białym lakierem hybrydowym, takie cieniutkie kreski na tych donatach. Zobaczycie, że to też troszeczkę nadaje jeszcze większej głębi i trójwymiarowości naszego zdobienia. Jest opcjonalne, nie trzeba tego robić, ale uważam, że to zdobienie wtedy nabiera jeszcze lepszego wyrazu i charakteru, więc ja zawsze to stosuję i uważam, że jest to dosyć fajny trik, jeżeli chodzi o rzeczywistość naszych zdobień. Teraz zajmiemy się drugą częścią naszego filmu, czyli drugim donatem, nadgryzionym donatem. Jest to tylko już jeden donat na naszym paznokciu, więc wszystkie detale będą bardziej widoczne. Myślę, że troszeczkę przyspieszę tą część filmu, ponieważ ten film będzie trochę za długi, więc dajcie znać, czy wolicie, jak nagrania są troszeczkę szybsze, bardziej dynamiczne niż takie wolne i dokładne. Nie wiem, jak to dokładnie nazwać, ale dajcie znać, czy wolicie właśnie szybsze nagrania, czy wolniejsze nagrania. No i tutaj, jak możecie zauważyć, ja robię wszystko identycznie, tak jak w przypadku donatów pierwszych, czyli zaczynam od delikatnego szkicu, następnie od polewy i później robię ciasto. No i oczywiście tutaj kolory używam te same, co w przypadku pierwszych donatów, więc wiele tutaj się nic nie zmienia, tylko tyle, że ten donat jest nadgryziony i ma w sobie polewę, myślę, że jagodową, bo ma kolor fioletowy, tylko tutaj stosuję je troszeczkę jeden inny trik, czyli nie robię już białych kresek, tak jak w przypadku donatów tych pierwszych, tylko najpierw robię ciemny cień, czyli wymieszany czarny lakier z topem po jednej stronie, a po drugiej stronie robię cień jaśniejszy, czyli tak jakby nam słońce świeciło od jednej strony. No i ten cień robię już topem i białym kolorem i możecie zauważyć różnicę między jednym zdobieniem a drugim zdobieniem, więc koniecznie piszcie w komentarzu, które zdobienie bardziej Wam przypadło do gustu. I tak prezentuje się skończone zdobienie. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Jeżeli tak, to dajcie koniecznie łapkę w górę. Oraz przypominam o subskrypcji mojego kanału. Będziecie na bieżąco z moimi filmami, a zawsze staram się minimum jeden film w tygodniu wrzucić na YouTube'a, czasami dwa razy w tygodniu. To zdobienie było już mega pracochłonne, więc za subskrypcję i łapki w górę będę naprawdę wdzięczna i będę wiedziała, żeby jeszcze bardziej się starać i nagrywać więcej filmów, ponieważ dzięki Wam wciąż na YouTubie jestem. Oczywiście pamiętajcie i serdecznie Was zapraszam na mojego Facebooka i Instagrama. Tam zawsze staram się coś nowego wrzucić, coś ciekawego, coś innego niż tylko takie treści typowo z YouTuba, więc tam Was też serdecznie odsyłam i zapraszam. Linki znajdziecie w opisie pod filmem. A ja teraz z Wami się żegnam. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Pa, pa!